Chciałbym zacząć od podpisania się pod tezą profesora Fajgielskiego o istotnym znaczeniu profesor Teresy Dłużyńskiej dla jawności administracji i prawdy informacji. Pisząc referat do jego z konferencji, zamierzałem do BW, gdzie sięgnąłem właśnie do książki habilitacyjnej profesor Dłużyńskiej w zasadzie jawności. Proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć, że była to jedna z najbardziej używanych książek, jaką w życiu widziałem. Ona była podnieciona, widać, była otwierana na wszystkie możliwe sposoby. Była strasznie porysowana, podkreślana na różowo, na zielono, ołówkiem, długopisem. Jedna trzecia kartek wylatywała. Jak Państwo macie ochotę potwierdzić wiarygodność tego, co mówię, to musicie przejść do Google i sięgnąć właśnie do tej długi, do tej książki. I to jest bardzo praktyczny dowód na to, że myśl profesora Dłużyńskiej ma znaczenie dla rozwoju prawa do informacji i jawności administracji. A teraz jeśli chodzi, to chciałbym przejść do rzeczy, mianowicie wspólnie z profesorem Dłużyńską mieliśmy okazję pracować nad ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej. Z tym, że ten temat, który przygotowałem na konferencję, właściwie pracowałem samodzielnie i nigdy się nie przyznaję, tego po raz pierwszy mówię publicznie, jest to najtrudniejsza chyba materia, jaką przyszło mi się zmierzyć w mojej działalności naukowej. Ale zanim powiem, z czego dobro się wynikają, może parę słów na temat samej instytucji podobnego wykorzystywania. Co uzasadnia to, ażeby obywatele mieli prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej? Mianowicie są najczęściej używane w tej dyskusji dwa argumenty. Taki argument sprawiedliwościowej natury, który brzmi więcej tak. To, co powstało za pieniądze podatników, powinno być im zwrócone. Oczywiście, jeżeli tyle nie szkodzi, to interesowi publicznemu i realizacji zadania chcącej administracji. Podatnicy płacili, podatnicy powinni też móc z tego skorzystać. I drugi argument natury ekonomicznej wynika z faktu, że zauważono, że na podstawie informacji, które ma administracja, można tworzyć nowe rzeczy. Można tworzyć rzeczy o wartości ekonomicznej, ale nie tylko ekonomicznej. I to też wszystko może odbywać się bez szkody dla realizacji zadań publicznych przez podmioty publiczne. W związku z czym, jeżeli można to zrobić, to warto, bo będzie z tego korzyść. Te dwa argumenty są bardzo silne, nie do odparcia. Ja jestem bardzo ciekaw właściwie tych, których są przedstawiciele NIK-u, jak będzie wyglądał pierwszy raport z kontroli NIK-u pod kątem badający oddawanie informacji do ponownego wykorzystywania na obywateli. Argumenty rzeczywiście są, ażeby to robić. Praktyka, powiedzmy, dopiero się tworzy. Jak wspomniałem, była to jedna z najtrudniejszych materii, z jaką przyszło mi się zderzyć. Wynika ona z faktu skomplikowania źródeł, które ją regulują. Proszę Państwa, mamy tutaj takie akty jak akty prawa międzynarodowego publicznego. Mamy konwencję paryską o ochronie dzieł klasycznych i artystycznych, mamy porozumienie TRIPS o handlowych aspektach prawa własności intelektualnej, czyli prawo międzynarodowe publiczne, mamy prawo europejskie i dyrektywę o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. Oba te akty są pośrednio wiążące, a więc nakładają na państwa obowiązek przełożenia ich do porządków krajowych i rzeczywiście zostało to przełożone. Te akty prawa międzynarodowego na gruncie przede wszystkim ustawy o prawie autorskim, prawach pokrewnym oraz na gruncie ustawy o własności przemysłowej. Dyrektywa o ponownym wykorzystywaniu została wprowadzona do ustawy o dostępie do informacji publicznej, a więc proszę zobaczyć, że mamy tutaj akty prawne dwóch różnych gałęzi prawa prywatnego, prawa publicznego, gdzie w środku w tym wszystkim jest konstytucja, która również ma znaczenie w całej tej materii. A więc mamy różne gałęzie prawa, akty o różnej randze hierarchii. To wszystko bardzo nam komplikuje cały obraz. I właściwie każdy z tych aktów posługuje się swoim słownictwem, tworzy swoje definicje. Strasznie ciężko na poziomie analizy formalno-dokumentacznej tych wszystkich przepisów znaleźć jakieś spójne rozwiązanie. Właściwie po iluś tam próbach doszedłem do wniosku, że muszę znaleźć jakieś podejście metodologiczne, które mi pozwoli rozwikłać ten zagmatwany obraz, bo właściwie w pewnym momencie moich badań widziałem coś takiego przytoczone. I nie ma siły, tutaj trzeba było znaleźć jakąś latarnię, która pozwoli przebrnąć przez te zaniłości. Chciałbym Państwu przedstawić dwa narzędzia, które sobie tutaj wypracowałem na potrzeby analizy ponownego wykorzystywania. Pierwszym z tych narzędzi to jest taka logika aksjologiczna prawa informacji publicznej.
ja mówię o prawie informacji publicznej. Trzeba spojrzeć tak systemowo i znaleźć pewną logikę aksjologiczną. I właściwie wydaje mi się, że ona wygląda w ten sposób. Znaczy nawet nie wydaje mi się, mogę z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić i mogę mocno uzasadnić taki układ aksjologiczny w tych przepisach. Mianowicie główną wartością, którą chroni prawo informacji publicznej, jest ustrój demokratyczny. Tutaj podstawowe znaczenie ma regulacja dostępu do informacji publicznej. Ustępując gdzieś dalej, pojawia nam się własność jako wartość i tutaj mamy w przypadku informacji regulacje dotyczące własności intelektualnej. I to jest druga wartość, która nam się pojawia w tej całej triadzie. I wreszcie gdzieś pojawia nam się wartość w postaci efektywności wykorzystania zasobów publicznych, która to wartość znajduje normatywne ujście właśnie w regulacji dotyczącej ponownego wykorzystywania. I ten układ tych pól jest przypadkowy. Moim zdaniem ta logika właśnie odpiesza, ma taką hierarchię. Najpierw jest ustrój demokratyczny, potem własność, a gdzieś na końcu efektywność wykorzystania zasobów publicznych. To było pierwsze narzędzie. Drugie narzędzie wynika z tego, że, które musiałem sobie pracować, wynika z tego, że w przypadku dostępu krzyżują się nam normy prawa publicznego i prywatnego. One nie są gdzieś zachodzą. I w bardzo wielu przypadkach, czasami jest to chyba możliwe, natomiast w bardzo wielu przypadkach nie jest możliwe znalezienie granicy pomiędzy nimi. To nie jest ten sposób myślenia, rozgraniczanie między prawa prywatnego i publicznego. To mniej więcej tak, jakby postawić granicę pomiędzy niebieskim a zimnym. No nie, to są dwie zupełnie różne rzeczywistości i trzeba znaleźć inny sposób przekładania, jak one się przekładają na siebie. I taką koncepcją, którą tutaj wpracowałem na potrzeby tego zagadnienia, jest koncepcja norm równoległych. Mianowicie z pewnych przepisów można wyprowadzać jednocześnie normy prawa prywatnego i normy prawa publicznego. I te przepisy będą kształtowały te normy, będą kształtowały normy zarówno prawa prywatnego i publicznego, ale w takim samym kształcie. Dzięki temu uzyskamy coś, co w matematyce nazwalibyśmy wspólnym mianownikiem. Jak mamy dodać ułamek 1 trzecia do 5 osiemnastych, to musimy znaleźć wspólny mianownik. I tutaj właśnie ten wspólny kształt można wywieźć dla obu norm z jednej grupy przepisów. Przykłady zastosowania tej koncepcji, takim prostym, może być artykuł 33 zaznaczkiem 2 prawa autorskiego, który mówi, że wolno korzystać z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego za potrzeby postępowań administracyjnych. Postawmy tu kropkę. Czyli na potrzeby postępowań administracyjnych możemy korzystać z utworów. I mamy oczywiście tutaj kodeks postępowania administracyjnego, weźmy sobie, a więc to wszystko jest spójne. Mamy normę publiczną, mamy normę prywatną i właściwie tutaj można stwierdzić, że zakres tego dozwolonego użytku określają nam między innymi przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. One nie tracą w ten sposób swojego przedmiotu publiczno prawnego. One są, ale określają granice dozwolonego użytku. Rzecz w tym, że te przepisy zostały wprowadzone w weszłości 1 maja 2004 roku w życie. To oznacza, że wszyscy, którzy pisali, pisma kopiowali, pisma używali, kopii opinii biegłych, a więc mnóstwa utworów, które pojawiają się w postępowaniu administracyjnym przed wejściem w życie tego przepisu, naruszają prawa autorskie, no moim zdaniem nie. Czy to, że przekazano na przykład ileś pism procesowych z opiniami biegłych z samorządu terytorialnego pierwszego szczebla do samorządu wychowawczego, naruszała prawa autorskie? No moim zdaniem nie, właśnie dlatego, że z przepisów publiczno-prawnych można było wywieźć te normy, zanim ona jeszcze została wprowadzona w expressis verbis do systemu, do prawa prywatnego, do prawa autorskiego. Więc ta koncepcja pozwala parę rzeczy wytłumaczyć. I proszę Państwa, przechodząc już teraz do konkretnej materii właśnie ponownego wykorzystywania, tutaj jeśli chodzi o tę logikę aksjologiczną, powiedziałem, że ją wytłumaczę, uzasadnię ją w opracowaniu pokonferencyjnym. Tutaj tylko chciałem to sygnalizować, że ta granica między wartością, jaką jest ustrój demokratyczny, własność intelektualna, a efektywne wykorzystanie zasobów administracji, ona nie budzi większych wątpliwości, ona jest bardzo silnie wyrażona w prawie europejskim. Właściwie dyrektywa o reuse adresuje ją, odnosi się do tego w 4 miejscach. I mamy do tego, że tylko jeden przepis ustawy o dostępie do informacji publicznej,
patrzę na zegarek, proszę Państwa, nie będę Państwa raczył tymi przepisami, natomiast tylko ilościowo Państwu pokażę. To jest jeden z punktów preambuły o nieponownym wykorzystywaniu, który wskazuje, że ponowne wykorzystywanie ustępuje pola własności intelektualnej. To jest drugi punkt preambuły. To są dwa przepisy dyrektywy, do których się odwoływamy. Jak Państwo widzicie, trzy pełne slajdy przepisów, które mówią własność intelektualna liczona, własność intelektualna liczniejsza. Implementacja na gruncie prawa polskiego to jest ten jeden przepis w ustawie i właściwie ten priorytet własności intelektualnej został wyrażony w konstrukcji odmowy ponownego wykorzystywania jako przesłanki właśnie decyzji odmowy. I teraz, proszę Państwa, oczywiście ta konstrukcja rodzi różne wątpliwości. Sama tylko powiem Państwu o jednym. O tym, jak rozumie prawo własności intelektualnej dyrektywa o rejestrze ziemi, mianowicie ona mówi, że własność intelektualną na gruncie dyrektywy rozumie się prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa sui generis, co ja interpretuję jako prawo sui generis do bazy danych. Nie mówi co o własności przemysłowej. Tymczasem implementacja na grunt prawa polskiego mówi o własności intelektualnej, kropka. I pytanie, czy jest to własność intelektualna w rozumieniu dyrektywy, czy jest to własność intelektualna w rozumieniu doktryny polskiej, bo to nie jest zmowanie prawa. Więc moim zdaniem tutaj rzeczywiście trzeba odwołać się do tej logiki aksjologicznej, dokonać wykładni proeuropejskiej, no i oczywiście wywieść, że polska ustawa również stoi na gruncie całkowitego poszanowania wszelkich przejawów własności intelektualnej. Proszę Państwa, jakie wnioski płyną z analizy przepisów, dyrektywy i ustawy? Robię właśnie to, że prawo do ponownego wykorzystywania jest zależne, jego zakres jest ukształtowany przez prawa własności i własności intelektualnej. Prawo własności przemysłowej, tutaj dyrektywa jest wyłączona, wyłącza się stosowanie dyrektywy. Prawo autorskiemu, prawo baz danych ustępuje, czyli nie stosuje się przepisów o ponownym wykorzystywaniu, kiedy były one sprzeczne z prawami tutaj unijnymi. To oznacza też, proszę Państwa, że dyrektywa o rejestrze ani nie tworzy praw własności intelektualnej po stronie administracji, ani też nie poszerza już istniejącej sfery praw własności intelektualnej. A zakres tej własności intelektualnej w administracji powinien być oceniany przez prywat prawa prywatnego, prawa autorskiego. Proszę Państwa, ostatnia tabelka pokazuje tutaj możliwe sytuacje, jakie mogą się pojawić w praktyce. Mianowicie, z jakimi sytuacjami możemy mieć do czynienia. Po pierwsze, możemy mieć sytuację, kiedy jakiś utwór, jakaś informacja nie jest utworem, nie ma w tej cechy indywidualności tych elementów definicyjnych, które są konieczne dla bycia utworem. Wtedy nie jest to przedmiotem prawa autorskiego, nie ma problemu, każdy z tego może korzystać i może być to też wykorzystywane do potrzeb administrowania, jak i do potrzeb rejestru. Mamy też, proszę Państwa, wyłączenia z prawa autorskiego. Konstrukcja artykułu 4 jest następująca. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. A więc te cztery elementy nie są przedmiotem prawa autorskiego. Nie są żadną objęte ochroną prawną autorską, co oznacza, że można nimi dysponować swobodnie. I tutaj, proszę Państwa, jest potężne wyzwanie w zdefiniowaniu pojęcia dokumenty i materiału. To robi do tej pory doktryna prawa prywatnego i rzeczywiście mam taką naturę doktryna prawa prywatnego, że prawa może autorskiego, prawa własności intelektualnej, że chroni prawa twórców. To jest zadanie poważne dla administratywistów, żeby jednak ukształtować te pojęcia tak, ażeby one służyły również administracji, szanując prawa twórców, żeby służyły również administracji, żeby to było wszystko w miarę spójne. Spodziewam się, że będzie tutaj pewnie niedługo jakieś orzeczenie o kolosalnym znaczeniu praktycznym, ponieważ, no właśnie, to czy coś jest materiałem urzędowym, czy nie, no będzie decydowało o tym, czy będzie mogło być ponownie wykorzystywane, czy nie będzie mogło być ponownie wykorzystywane. Proszę Państwa, jak już wspomniałem, doktryna przypisuje pojęcie i dokumenty materiału urzędowego tym informacjom, które pochodzą od administracji, których twórcą jest administracja. Ja mam wątpliwości, czy można tylko tak do tego podejść, ale tutaj co do argumentacji zapraszam Państwa do publikacji i po konferencji. Mamy wreszcie, proszę Państwa, sytuację, kiedy prawa autorskie będą przysługiwały administracji z mocy nabycia pracowniczego przede wszystkim, ale też administracja nabywa prawa autorskie do różnych utworów w trybie innych umów niż umowa o pracę.
Tutaj, proszę Państwa, pojawi się bardzo ciekawe pole do badania dla NIK, mianowicie czy administracja nabyła te prawa autorskie w zakresie takim, który umożliwia ponowne wykorzystywanie obywatelom, czy wewnętrznie. Jeśli administracja zamawia system informatyczny, może nabyć kod tylko do wykorzystywania w ramach tego systemu informatycznego, kod źródłowy, ale może również nabyć prawa autorskie do kodu źródłowego w takim zakresie, ażeby możliwe było ponowne wykorzystywanie tego kodu źródłowego. Tutaj już jest decyzja, która może podlegać ocenie z punktu widzenia celowości i gospodarności nabycia lub nie nabycia. Jest to sprawa rzeczywiście delikatna i trudna. Generalnie rzecz biorąc, jest tutaj ileś takich sytuacji. Wszystkie one są rozpatrywane z punktu widzenia prawa prywatnego. Natomiast co to oznacza w praktyce dla administracji? Że administracja powinna już w tej chwili identyfikować w swoich zasobach informacyjnych to, co jest przedmiotem ochrony praw autorskich, czy innej ochrony własności intelektualnej. No i w tej sytuacji będzie musiała odmawiać ponownego wykorzystywania, jeśli takie wnioski się pojawią. Więc tutaj bardzo poważne wyzwanie, bo to oznacza, że administratywistów teraz trzeba uczyć, studentów administracji trzeba uczyć prawa autorskiego, prawa o bazach danych i również prawa własności przemysłowej. Ci, którzy dzisiaj są w urzędach, muszą również dosyć dobrze to opanować tę materię, a Najwyższa Izba Kontroli i Kontroli Rządzący również powinni mieć doskonałą wiedzę z zakresu prawa autorskiego. Proszę Państwa, nie cały ten, tylko mogę sygnalizować ze względu na ograniczenia czasowe pewne problemy, które tu się pojawiają. Jest to materia nalieżona różnymi rafami i droga do uporządkowania tych kabli, które gdzieś tam się gdzieś połączą, jest jeszcze daleka. I tu na tym zyszczym akcentem właśnie chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo.